Podczas gorących letnich dni Aiden rozkoszuje się lodami w najlepszym wydaniu. Nie mogę przestać ich jeść! Uwielbiam lody! Wygląda na to, że prawie wszystkie pojemniki z lodami są już puste. Lepiej pójść po nowe. Mamo, chcę lody, proszę! Czekaj, czy skończyłeś już ten pojemnik, który ci dałam? No dobrze, dam ci jeszcze jeden. Mama chyba nie wie, ile lodów zjadł Aiden. Pozwól, że ci je otworzę. Proszę bardzo, kochanie. O Jezu! Teraz już na pewno wie. Mój żołądek jest taki pełny. To właśnie dzieje się z dziećmi, którym mama pozwala jeść za dużo lodów. Teraz czas na lekarstwo. To będzie bardzo bolało. Poczekaj chwilę. Nie możesz jeść więcej lodów. Weź banana. Nie chcę go, chcę lody. Są takie ciepłe. Myślę, że arbuz też nie rozwiąże tego problemu. Ale wyraz twarzy mamy jest inny. Odetnij górę arbuza w ten sposób. Teraz weź blender i zmiksuj wszystko w kropku arbuza. Może to zająć trochę czasu, ale bądź cierpliwy. Kiedy arbuz zamieni się w sok, przejdźmy do drugiej części tego pomysłu. Weź cytrynę i dobrze ją wyciśnij. Dodaj trochę soku z cytryny, aby nadać jej kwaśny smak. Teraz włóż ją do lodówki i pozwól jej się trochę schłodzić. Czy to naprawdę zadziała? Jesteś gotowy, kochanie? Właśnie zrobiłam ci naprawdę pyszny sorbet z arbuza. Pozwól, że ci go nabiorę. Pachnie tak ładnie i świeżo. Przełóż sorbet do miseczek i udekoruj go owocami i dodatkami. Gotowe! Ten jest zdrowy i taki orzeźwiający. No i proszę, teraz możesz jeść bez przerwy. Smakuje niesamowicie! Super, naprawdę tak jest. Dobrze jest mieć zawsze świetne pomysły. To takie mądre. Dziś są urodziny Aidena. Wszyscy są tacy szczęśliwi. Tok, arbuz! Ja też chcę dostać kawałek. Arbuz jest fajny, ale wiadomo co nie jest. Ten lepki sok, który dostaje się wszędzie, kiedy go jesz. Wydaje się, że mama nie będzie z tego zadowolona. Wszystkiego najlepsze... Cześć, kochanie. O nie... Tak mi żal mamy. Włożyła całe swoje serce w przygotowanie tego pięknego stołu z przekąskami dla wszystkich, a teraz panuje tu totalny bałagan. Co? Dlaczego to zrobiłeś? Daj mi to! Nie! Chcę arbuza! Nie zabieraj nam go! O, myślę, że twarz zabawki podsunęła mamie pomysł. To będzie super proste i zabawne. Zobaczmy, co ona potrafi. Weź nóż i zrób małą dziurkę w górnej części arbuza. Teraz zdejmij górę i odłóż ją na bok. Nie będzie nam potrzebna. Teraz weź mikser lub blender, oba są równie dobre, i zmiksuj wszystko, co jest w środku. Rody, co ona robi? Bądź cierpliwy, tato, to już prawie koniec. Kiedy już dobrze wymieszasz, wyjmij mikser. Teraz przejdźmy dalej. Weź nóż i wytnij dwa małe kółka ze skórki arbuza. To będzie miejsce, w którym umieścimy nasze oczy dla arbuzowej twarzy. Możesz też powiększyć pierwszy otwór. To będą usta. Czyż to nie wspaniałe? Na zakończenie dodaj oczy. Możesz użyć swojej kreatywności i udekorować to jak tylko chcesz. Całość wygląda interesująco. Ładnie! Teraz weź nożyczki i plastikowy kubek. Przetnij go na pół w ten sposób i włóż do ust arbuza. Super! Możesz nawet nazwać swojego małego arbuzowego potwora. Zobacz, jak spływa po nim sok. To będzie takie pyszne. Gotowe. Nie ma już bałaganu i wszyscy są zadowoleni. Super, to jest takie fajne. Ja też uwielbiam ten pomysł. Mama zawsze ma najlepsze pomysły. Kochanie, jesteś najlepsza. Bardzo ci dziękuję. Wiem, prawda? Obrej idzie na spotkanie z przyjaciółmi. Nie zapomnij wziąć ze sobą wody. O kurczę, czy coś jest nie tak z tą wodą? Myślę, że była ciepła. Ojej. O nie, rysunek. Jest cały mokry. Nie, 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 nie. Przestań go pocierać, bo jeszcze bardziej się zniszczy. Muszę schłodzić wodę. Ale jak? Czekaj, chyba mam pomysł. W zamrażarce powinno być trochę lodu. No właśnie. Mam pewne wątpliwości co do tego planu. Jak ona zmieści tę górę lodową w butelce? Oczywiście, to niemożliwe. Nie mogę się tak po prostu poddać. No dalej. O! Uważaj, mamo. Dlaczego podłoga jest śliska i pełna wody? Próbuję włożyć trochę lodu do butelki i nie mogę. Pozwól mi spróbować. Kostki lodu są za duże na butelkę. Tak, masz rację. Słuchaj, mam pomysł. Co? Bez kostek lodu? Ale jak? Umiesz
Umieszczę butelkę z wodą w ten sposób w pozycji poziomej i pozwolę jej zamarznąć. Zobaczmy, jaki będzie efekt końcowy. Jestem taka podekscytowana. Widzę, że woda jest całkowicie zamrożona. Ale co ona zrobi z tym wielkim lodowym blokiem w butelce? Dodajmy do butelki trochę soku. Wstrząśnij nią dobrze. Tak po prostu. No i proszę, teraz masz lodowaty sok. Czyż to nie wspaniałe? Rety, mamo, bardzo ci dziękuję. Teraz mogę iść na spotkanie z przyjaciółmi, wiedząc, że mam w torbie coś orzeźwiającego. O! Impreza w basenie to jedna z najlepszych rzeczy w gorące letnie dni. Wszyscy dobrze się bawią. Ale zaraz, kim jest ten przystojny chłopak? Obrej chyba się w nim bardzo podkochuje. Ale jak ma zdobyć jego uwagę, skoro wokół niego jest tyle dziewczyn? Dziewczyny, czy czujecie, jak wspaniała jest dziś pogoda? Słońce świeci. Co? Tak, tak, masz rację. Masz zjedz trochę loda. O tak, uwielbiam ten smak. Skąd wiedziałaś? Tak, tak się cieszę. Poczekaj chwilę. Chyba dzieje się coś złego. Ręce Logana są pokryte lepkim sokiem. Chyba wiem, co robić. To jest idealny moment, żebym wkroczyła do akcji. Zróbmy to. Jestem bardzo podekscytowana, że mogę zobaczyć, co Obrej ma w planach. Hej, odczep się. Mam ci coś do pokazania. Spójrz, Logan, możesz to włożyć pod loda. W ten sposób nie roztopi się na twoich rękach, widzisz? Super, to taki fajny pomysł. Niezły ruch, Obrej. On miał być mój, to moja miłość. Nie! Słoneczny dzień na podwórku. Mama relaksuje się i spokojnie czyta swoją książkę, a Aiden również świetnie się bawi w swoim namiocie. O, moja ulubiona zabawka! Chcę się teraz z tobą bawić, ty mały niebieski potworze! Wygląda na to, że mama jest bardzo zajęta swoją książką. Dobrze, że Aiden umie się sam bawić. Czas leci jak spłatka. Gdzie są moje gumowe misie? Myślałam, że zostawiłam je tutaj. O nie, Aiden musiał zostawić swoje żelki na słońcu i teraz wszystko się roztopiło. Kurczę. Moje misie! Biedny Aiden, teraz gumowe misie trafią prosto do kosza. Chyba, że... Pokażę ci fajny sposób na uratowanie tych misiów przed wyrzuceniem do kosza. Weź swój talerz z gumisiami i z każdej strony włóż drewniany patyczek do roztopionych gumisiów. Teraz wytnij je w taki kształt, jaki chcesz. To wszystko. Teraz będziesz miał jeszcze lepsze cukierki. Spójrz tylko, jakie są słodkie. Spójrz, Aiden, zrobiłam je dla ciebie. To lizak w kształcie gumowego misia. Jestem pewna, że spodoba ci się jeszcze bardziej. Spróbuj. Jeśli Aiden się zgodzi, znasz odpowiedź. Ten hak jest super fajny. Czy wszyscy są gotowi? Przybij piątkę, synu! Rodzina przygotowuje się do biwaku na łonie natury. O nie! Na zewnątrz jest ogromna burza z grzmotami i błyskami. O kurcze! Dzieciaki tak bardzo cieszyły się na myśl o biwaku. Co za szkoda! To niesprawiedliwe! Tak długo czekałam na ten wyjazd! Teraz musimy zostać w domu! Kuchonie, nie smuć się. Następnym razem możemy pojechać na kemping albo... Czekaj! Mam pomysł! Możemy pojechać na obóz tutaj! Super! Tata sprawił, że ich salon wygląda jak prawdziwe pole namiotowe. O nie, spójrz na Aidena, bawi się zapałkami! Nie, 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 nie! Czyś ty postradał zmysły? Możesz wzniecić pożar w ten sposób. To jest nasz dom, a nie ogród. Proszę bardzo, moi mali obozowicze. Mam dla was tosty z galaretką. Widzisz? To jest wspaniałe. Ale my chcieliśmy upiec pianki. Tata chyba nie rozumie, czego tak naprawdę chcą dzieci. Poczekaj chwilę. Czy to toster? Myślę, że teraz tata wie, co robić. Znam świetny przepis na tę przekąskę. Upieczmy nasze pyszne pianki marshmallows. A teraz połóżmy jedną na ciastku. Do środka włóżmy kawałek czekolady. A na wierzchu połóżmy drugie ciasteczko. Teraz czekolada rozpuści się w środku i będzie bardzo smaczna. Super, ten pomysł jest genialny. To jak najsłodsza i najpyszniejsza kanapka, jaką kiedykolwiek widziałam. Teraz wszyscy mogą cieszyć się biwakiem i oczywiście jeść biwakowe przekąski. Doskonale. Dobra, stary, możesz to zrobić. Chyba ktoś się denerwuje przed swoją randką. O! Hej! O! O nie, kwiaty są teraz zniszczone. Ogarnij się, kolego. O, przepraszam, to dla ciebie. Jestem dziś trochę rozkojarzony. Chyba raczej rozkojarzony i zdenerwowany. Dziękuję, to bardzo miłe z twojej strony. Dobra.
Więc jak minął ci dzień? O mój Boże, nie mogę patrzeć, to jest takie niezręczne. To już było dobrze. Świetnie przyszedł kelner. Może teraz będą mieli coś do roboty zamiast się płaszczyć. Tak, masz rację. Spójrz na Logana, pije jak szalony. Założę się, że ta gorąca pogoda też go wykańcza. O, przyniosłem dla ciebie czekoladę. O nie, roztopiła się. Głupek, głupek. Nie, nie, nie jest tak źle. Cóż, może jednak jest. Biedny Logan. To chyba będzie jego pierwsza i ostatnia randka w życiu. Spójrz, O'Bray coś robi. Ale co ona zrobi z tą całą roztopioną czekoladą? Oto twoje zamówienie. Małe owocowe przekąski dla ciebie. Genialne. Owocowe fondue. Roztopiona czekolada sprawiła, że ta sytuacja stała się jeszcze lepsza. Super, to jest takie dobre. Wiem, prawda? Teraz ci dwoje mogą cieszyć się swoją randką z fondue na boku. Niesamowite. Na szczęście randka nie poszła zupełnie źle. Brawo, O'Bray. Lato to świetna zabawa. Hej, przestań mi przeszkadzać. Niestety tata też ma pracę latem. O, nadchodzi mama z dobrociami w rękach. Założę się, że ma coś orzeźwiającego na ten gorący dzień. Jest zimne i naprawdę smaczne. Pozwólcie, że wam naleję. Dzięki, kochanie. Wygląda na to, że wszyscy uwielbiają lemoniadę mamy, prawda? Może nawet za bardzo. Chcę więcej, proszę! Biedna mama, teraz musi się dzielić swoim własnym napojem. Ale czego nie zrobisz dla swoich bliskich? Założę się, że kiedy lemoniada jest tak dobra, trudno się powstrzymać, żeby nie wypić jej całej za jednym razem. Gdzie idzie Aiden? Uważaj, masz pełne ręce roboty. O-o! To może się naprawdę źle skończyć. Ale czekaj, mama nie panikuje. Może polubi swoją lemoniadę z gumowymi misiami? Super, to jest jeszcze lepsze niż mogłam sobie wyobrazić. Mam na to naprawdę fajny pomysł, to będzie wspaniałe. W wielkim pojemniku umieśćmy tyle gumowych misiów, ile chcemy. Teraz czas na wodę gazowaną. Wlej wszystko do środka. Teraz uwolnij swoją wyobraźnię i włóż do pudełka wszystko, co jest słodkie i świeże. Mogą to być owoce, jagody, gumowe misie. Teraz dobrze to wymieszaj. Czas na degustację. Chcę spróbować tego fajnego ponczu. Teraz każdy z pewnością będzie miał dość. Cieszę się, że mama wie, jak zamienić każdy problem we wspaniałe rozwiązanie. Aiden właśnie otworzył swoje pierwsze stanowisko z lemoniadą. To takie miłe. Założę się, że lemoniada jest super świeża i smaczna. Ale chyba czegoś tu brakuje. Myślę, że potrzebuję tu czegoś więcej. Może wystarczy jakaś dekoracja. Wiem! Wezmę tylko cytrynę i pokroję ją na plasterki tym ostrym nożem. Aiden, nie! Uważaj! Mama przyszła we właściwym momencie. Co ty sobie myślałeś? Ależ mamo, muszę udekorować moją lemoniadę plasterkami cytryny. O, potrzebuję dobrego pomysłu na to. Poczekaj chwilę, chyba mam jeden. Spójrz, ona ma szczypce kuchenne. Możesz je łatwo wykorzystać jako gadżet do krojenia cytryn. To takie wygodne. Teraz Aiden może samodzielnie pokroić cytrynę, a mama może przestać się martwić, że odrąbię sobie palce. Fajnie! Teraz mogę sam zajmować się moim kioskiem z lemoniadą. Wysiłek, mamo! Czy to dla mnie? Proszę bardzo, proszę pana. Nie, nie, zatrzymaj swoje pieniądze. Jesteś taki słodki. Teraz czas na degustację. Wow, ta lemoniada jest niesamowicie dobra. Jak to zrobiłeś? Niezłe. Wygląda na to, że O'Bray jest zainteresowana tematyką diet. Może spróbuje utrzymać formę w czasie lata. Cóż, nie będzie to łatwe, zwłaszcza w gorące dni, kiedy lody są koniecznością. Hej, O'Bray, proszę bardzo, zjedz loda. Ależ pokusa. Aiden też je jednego. Może nie jest tak źle oszukiwać na diecie, co? Nie, nie chcę. W porządku, jestem na diecie, chłopaki. Jakiej diecie? Powąchaj lody. Nie chcę twoich głupich lodów. Mam tu najlepszy grecki jogurt. Poczekaj chwilę, chyba mam fajny pomysł. Mam wrażenie, że O'Bray robi zdrową wersję lodów. Zacznijmy od przełożenia jogurtu do różnych miseczek. Teraz dodaj do nich owoce lub dżem jagodowy. Wybierz taki smak, jaki lubisz. O'Bray używa truskawek, kiwi, jagód i pomarańczy. Tak wiele różnych smaków. Teraz wszystko dobrze wymieszaj, aż kolor będzie równomiernie rozłożony w misce. Weź małe pojemniki. Możesz nawet użyć pojemników po jogurtach.
Teraz przełóż do nich jogurt. Proponuję, abyś wymieszał smaki razem. W ten sposób twoje lody będą wyglądać kolorowo, a w jednej porcji lodów będziesz mieć różne smaki. Czy to nie jest fajne? Ostatnim krokiem jest włożenie patyczków do jogurtu i zamrożenie wszystkiego, aż będzie gotowe do jedzenia. Sprawdźmy, jak poszedł mój projekt. Patrzcie tylko na to! Rewelacja! Wygląda nawet lepiej niż lody z supermarketu. Wiem! W ten sposób mogę zachować zdrowy styl życia i nadal cieszyć się jedzeniem lodów tego lata. Super!